co on myśli, czuje i zamierza. Pomyśl teraz o osobie, za którą tęsknisz. Nieważne, czy jest to mężczyzna czy kobieta, wróżba ta jest niezależna od płci. Czyli ty jako osoba pytająca otrzymasz teraz wróżbę o osobie, o której myślisz, za którą tęsknisz, którą kochasz w głębi serca i dowiesz się, co ona myśli, co ona, ta osoba czuje i co zamierza w stosunku do ciebie. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zrobiłaś. Naciśnij, kliknij, subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, by dostawać wszystkie powiadomienia o moich filmikach, wróżbach, horoskopach, rytuałach i rozmaitych akcjach. Kochani, piszcie również w komentarzach, czy wróżba z Wami rezonuje i piszcie również Wasze historie, wspierajcie się. Po to jest ten kanał, byśmy się wszyscy wspólnie podtrzymywali na duchu i wspierali w tych skomplikowanych, emocjonalnych, uczuciowych sprawach. Zaczynamy. Jego myśli. Jego myśli są przygnębione, niejasne, skłębione, smutne i jest tu jakieś zatroskanie, przybicie, smutek, łzy być może stany depresyjne, rozczarowanie, żal. Być może jest coś właśnie pomiędzy osobą, którą pytasz, a tobą, osobą pytająca, niewyjaśnione. Relacja wasza w tej chwili jest niepewna, ponieważ dużo żalu, smutku, dużo przygnębiających was spraw. Ty, jako osoba pytająca, widzisz tutaj te niejasności. Widzisz te nieklarowności waszej sytuacji, waszego związku, waszej relacji. Zastanawiasz się nad tym, wątpisz, jesteś smutna. I osoba, o którą pytasz, wie o tym, zdaje sobie z tego sprawę. I to was właśnie łączy, że jest jakieś rozczarowanie, żal, smutek. Coś właśnie niewyjaśnionego między wami. Coś, co wróży tutaj ewentualnie jakieś dwa różne rozwiązania. Co jest niepewne, ryzykowne. Być może związek ten się zakończy, być może jest jeszcze szansa, by go kontynuować. Na dwoje babka wróżyła, są dwie opcje, ryzyko, czyli jest jeszcze niewiadoma, jak to się potoczy i co właśnie w tej sytuacji wygra. Czy zostaniecie razem, wyjaśnicie wszystkie te niejasności, czy rozstaniecie się i nie zdołacie tego wyjaśnić. To właśnie w głowie ma twój partner, w myślach. Myśli również o tym, by mieć siłę, wytrzymałość w tej walce o ciebie, o ten związek. Chce walczyć siłą lwa, ale chce również być w stosunku do ciebie łagodny jak baranek. Chce pogodzić te dwie właśnie energię,
chce zdobyć Cię być może swoją męskością, ale również swoją łagodnością, rozmową, łagodnością. Wie również Twój partner, partnerka, o którym, której myślisz, że potrzeba niezmiernej siły i pracy, wysiłku nad tą relacją, ponieważ jakby się zawalała, jakby umierała, jakby przestawała właśnie już w tej chwili istnieć poprzez wiele nawarstwiających się niejasności, niewyjaśnionych spraw. Także potrzeba ogromnej też pracy nad tą relacją, by to wszystko uratować, by to wszystko przetrwało. Tak myśli właśnie tutaj osoba, o której teraz Ty, którą masz teraz na myśli. W sercu osoba ta jest również niepewna, stoi na rozdrożu dróg, nie wie, co zrobić, nie wie, w którą stronę pójść, nie wie, w którą stronę potoczą się właśnie tutaj sprawy emocjonalne, uczuciowe między Wami. Chciałaby jednak ta osoba, o którą pytasz, by sprawy się wyjaśniły, by potoczyło się wszystko dobrze, pozytywnie, byście wyjaśnili tutaj konflikty, spory, niejasności, słońce na horyzoncie, czyli nadzieja, że sprawy właśnie potoczą się tutaj bardzo pozytywnie. Natomiast jest tutaj jakieś zranienie. Ktoś z Was, przede wszystkim partner, o którego pytamy, osoba, o którą pytamy, czuje się zraniony. Czuje jakby ten dobry rozwój spraw między Wami nagle się uciął, zablokował, zawalił, zniszczył, raptownie zakończył i jest tylko zranienie. Na pewno u niego w sercu jest duże, być może ogromne wręcz, zranienie. Karta ta może również mówić, kosy, że dobry rozwój spraw między Wami, polepszenie spraw, rozwiązanie Waszych problemów, objęcie jakiejś tutaj drogi konkretnej może wydarzyć się w jesieni, kiedy zboża kwitną, kiedy zbieramy plony, wtedy właśnie również Wy zbierzecie plony, które zasialiście, czyli Wasza praca, o której tutaj myśli Wasz partner, tak? Praca nad związkiem, siła do walki nad tym, o ten związek przyniesie dopiero plony w okresie jesiennym. Czyli wszystkie sprawy potoczą się dobrze i jesienią właśnie tutaj sprawy się między Wami mogą dobrze ułożyć. Natomiast partner czuje się jakby oszukany, zdradzony być może lub sam ucieka przed odpowiedzialnością, przed zdefiniowaniem się dla stabilnego związku. Ucieka przed tym. Na razie być może jest zraniony, być może była tu jakaś zdrada. Myśli, że Ty zdradzasz, że Ty uciekasz, że Ty nie dajesz szansy, że Ty szukasz kogoś innego, że Tobie nie należy właśnie ufać. Lub on sam jest tutaj w tej energii siedmiu mieczy, czyli być może on, w różne sytuacje macie, być może on ucieka tutaj od odpowiedzialności, od wyklarowania tych różnych nawarstwionych niejasności. Ucieka, nie chce tutaj podejmować prób wyjaśniania. Ponieważ jest zraniony lub boi się zranienia. Co w jego zamiarach? W jego zamiarach na pewno jest chęć akcji i komunikacji, czyli przyjdzie na pewno jakiś list, jakaś wiadomość lub telefon,
przez środki masowego przekazu, czyli Messenger, Facebook, różne te Instagramy, czy nie wiem, inny SMS, tak? Czy po prostu telefon, e-mail. Tutaj przyjdzie jakaś wiadomość i będzie właśnie tutaj na pewno partner, o którego pytacie, dążył do komunikacji z Wami. Niemniej jednak jest on nieszczery lub uwaga, żeby on zwrócić uwagę, czy on będzie szczerze z Wami zagrywał. Jest jakaś nieufność w Waszym związku. Być może jakaś zdrada była lub ktoś tutaj, nie wiem, ma jakąś inną osobę, nie wiem, czy było jakieś oszustwo, zdrada, kłamstwo. I tutaj karta tam mówi, że nie jest tutaj 100%, nie ma zaufania w tym związku. Jest jakaś sytuacja właśnie kłamstwa, oszustwa, zdrady, być może nieuczciwości. Także trzeba zwrócić na to uwagę, czy to pisanie z partnerem będzie szczere, czy on nie będzie czegoś ukrywał, czy on będzie coś właśnie tutaj być może troszeczkę, nie wiem, kłamał, czy skrywał przed Wami. W każdym bądź razie będzie na pewno tutaj bronił swoich racji. Sam karta 9 buław mówi o rezygnacji, zmęczeniu, że poczuciu takim, że coś dobiega końca, jeszcze walczy się ostatnim tchem jakby o ten związek, o przetrwanie tej relacji. Natomiast jest tutaj coś fałszywego w tym związku, co powoduje dużą nieufność partnera, być może do Ciebie, lub ogólną nieufność obojgu Was, ponieważ tutaj była ewentualnie jakaś zdrada, ucieczki przed wyjaśnianiem spraw, czy oszustwa. Na pewno jego zamiary są w stosunku do Was takie, że chciałby zacząć z Wami tutaj komunikować, spróbować otworzyć jeszcze jakąś nową szansę. Natomiast karta ta mówi również, ponieważ mamy tutaj temat nieuczciwości, o jakichś sekretach, właśnie niewyjaśnionych sprawach między Wami, które powodują tutaj taką niepewność sytuacji, zranienie, taki zastój. Także tutaj są jakieś sekrety również zamknięte, sprawy, o których nie wiecie i które należałoby wyjaśnić. Również myśli Wasz partner, osoba, o której myślicie, że on sam w ciszy, w spokoju, w izolacji, w samotności zastanawia się, co jest dla niego ważne, co właśnie ma robić, co zrobi, co stworzy na nowo jego szczęście, tak, osobiste. Siódemka buław mówi o tym, żeby również jakby myśleć tutaj właśnie o sobie, jakby partner myśli również, by wyznaczyć granice, nie dać się zranić. Tak jakby był tutaj też przez tą relację zraniony, nieufny, jakby miał jakiś taki mechanizm obronny właśnie tutaj, ponieważ boi się bardzo zranienia uczuciowego, emocjonalnego, to jego mechanizm obronny działa tak, że on ucieka przed wyjaśnieniami, być może się tutaj izoluje, blokuje, boi się również zdrady, podejrzewa o zdradę, jest nieufny. Tutaj mamy, kochani, właśnie niby dobry obrót spraw, ale również nieufność i duże zranienie w tym związku, w
które takie są bardzo silne tutaj w tym czytaniu. To, co partner myśli, na pewno myśli o komunikacji z Wami, o zaczęciu jakiejś nowej szansy, o jakimś szybkim działaniu, inicjatywie, na pewno podejmie inicjatywę napisania do Was, skontaktowania się z Wami. Niemniej jednak uważajcie też, patrzcie dokładnie, czy jego słowa potwierdzają się z czynami. Czy to wszystko po prostu jest rzeczywiście szczere. Ponieważ aspekt nieufności jest tutaj w tym czytaniu bardzo wyraźny. Uważać też, by nie dać się już więcej zranić. Tutaj też ten temat właśnie, że jesteście oboje zranieni, no na pewno partner, o którym myślicie, jest zraniony. Tutaj jest ten temat absolutnie widoczny. Również potrzeba wyjaśnienia różnych zawikłanych, męczących Was, smutnych, obciążających, niejasnych spraw, by w końcu wyjaśnić takie to taką niepewność, co będzie dalej z tym związkiem. Także takie tutaj różne nowe sprawy wyszły w jego myślach, uczuciach i zamiarach. Zobaczmy jeszcze, kochani, co powie nam orakel miłosny, co chce Wam partner powiedzieć. Co chce partner Wam przekazać. Trzy karty aż wypadły. Oczywiście wezmę je wszystkie. Zwilling Seelen, ok, czyli znowu bratnia dusza. Jesteście bratnimi duszami i że Wasze pożądanie będzie tutaj coraz gorętsze, coraz większe. Jesteście bratnimi duszami, czyli związek trudny, ale macie jakieś zadanie do spełnienia. Macie się coś nauczyć z tej relacji właśnie, z tego związku wspólnego. Macie się przetransponować, coś zrozumieć. Oboje się jeszcze uczycie poprzez ten związek właśnie wasz. Ihre Fühle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Bardzo, że wielka miłość stoi przed Twoimi drzwiami. Wpuść ją do środka. Kochani, wielka miłość. Zobaczcie, uzdrowienie tutaj, tęcza, uzdrowienie. Fioletowy kolor, sakralny kolor. Czyli wszechświat czuwa tutaj nad Waszą miłością, nad Waszymi sprawami. Wielka miłość stoi pod Twoimi drzwiami. Wpuść ją do środka. Heimliche Verehrer, czyli jakiś sekretny wielbiciel. Czyli osoba, którą pytacie, jest Waszym sekretnym wielbicielem. Nawet jak nie mówi Wam o tych uczuciach, emocjach, o miłości, być może nie wyznaje Wam miłości, to sekretnie, w ukryciu, kocha Was i być może kontroluje, być może sprawdza, dzwoni, pisze, ponieważ jesteście dla niego osobą właśnie nadzwyczajną. Czyli jeszcze zobaczmy, kochani, na koniec ten orakel miłosny. Proszę o wskazówkę.
Czyli jest czas, by odseperować, odsunąć się ze świata. Tak jakbyście razem nie słuchali otoczenia, nie słuchali, co mówią inni, co piszą inni, co opowiadają inni, co sugerują, podpowiadają, radzą. Tylko jakbyście się razem w ciszy, w spokoju, dyskretnie, po cichutku odsunęli od całego świata. Jakbyście skupili się tylko na sobie, na swoich uczuciach, na tym, co chcecie, czego pragniecie, co chcecie ze sobą razem przeżyć, jakie macie marzenia o tym, by być tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli widzicie tutaj razem, odwracacie się od świata plecami, od wszystkich ludzi, rodziny, pracy, zajęć. Bierzecie sobie czas dla siebie i odchodzicie, nie mówiąc nikomu, odsuwacie się i pozostajecie wyłącznie razem, by razem po prostu porozumiewać się nie tylko werbalnie, ale również ciałem, duszą, sercem, dotykiem, emocjami. Przede wszystkim jesteście bliźniaczym płomieniem. To znaczy, że tylko wzrok, dotyk wystarczy, by rozumieć się, by czuć. Nie trzeba dużo słów, nie trzeba dużo porad, rad, byście się zrozumieli, więc potrzebujecie czasu, potrzebujecie odejścia, odseperowania się od całej reszty świata. Taka jest tutaj sugestia kart. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że Państwu się przyda ta wróżba, że się również tutaj te różne sprawy przyczynią do tego, że Państwo pomyślą, przemyślą, zastanowią się jeszcze raz nad tym, co jest ważne w Waszej relacji, dla wyjaśnienia tutaj różnych problemów i spraw. Dziękuję, kochani, serdecznie. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i widzów najmocniej. Proszę o lajki, komentarze, czy ta wróżba z Tobą rezonuje. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.